Witam, WG Lipnica, Paweł Kucharski, 23 listopad. W dniu dzisiejszym złapałem 8 gołębi o takich fajnych kolorach. Jest to już prezentacja gołębi ostatnia, czyli część 9. Na tym zakończymy. Jest troszkę tych kolorowych więcej, tak jak białe. Gołąbki są jeszcze chyba 3. Tu takie czekoladowe są też jeszcze 3. Oprócz tego, tam parę jeszcze by się znalazło. No ale złapałem 8 sztuk i zaczniemy je tutaj prezentować. W pierwszej klatce, takiej fajnej, ciekawej barwie, najprawdopodobniej samczyk, o numerze 14758. Jest to gołąb, który należy do drużyny Przyjaciele Gołębi. W klatce numer 2, najprawdopodobniej samiczka. Też fajna barwa. O numerze 14140 należy ona do Bartosza Wachnika. W klatce numer 3 są dwa gołąbki. Dwa mają gołębie na lewej nodze obrączki. Tutaj ten taki biały, kropki takie brązowe. Jest to gołąb o numerze 12123. Gołąb należy do kolegi Janusza Bronisa. Ten taki tutaj bez pasów, głowy na dalszym planie. Najprawdopodobniej samczyk, też ma na lewej nodze obrączkę. O numerze 5394, a właścicielem tego gołębia jest koleżanka i kolega Jarosława Marek Raśk. Tutaj przechodzimy do klatki, już do klatek górnych. W klatce numer 4 najprawdopodobniej samczyk, calutki biały. O numerze 14441, a właścicielem tego gołębia jest kolega Marian Miłoszewski. Tu jest taki gołąb czekoladowy, w takiej fajnej barwie. Samczyk też najprawdopodobniej. O numerze 14676, a właścicielem tego gołębia jest kolega Jerzy Turała. To są te dwa gołąbki takie. Troszkę ma, widzę, narośle takie jakieś przybrudzone, ale oglądałem tego gołębia. Wszystko z nim w porządku, żadnych wycieków tam nie ma. W gardle też, nie wiem, czy może jakąś tam przechodził parę dni temu infekcję, czy po prostu sobie pobrudził, trudno mi powiedzieć. Wygląda na zdrowego, lata, trenuje, nic jakichś tam rzeczy, ani z okiem, ani z naroślami nie ma, ani w gardle. Wygląda jak wygląda. Kolor ma też taki ciekawy, tak zwany Andalus. Ma na lewej nodze obrączkę o numerze 12111, a należy on do kolegi Janusza Bronisa. I ostatni gołąb, tutaj go pokażemy, też taki płowy bez pasów. Jest to gołąb o numerze 14632 i należy on do kolegi Jerzego Nowaka. Jeszcze te gołąbki pokażemy z bliska. Dzisiaj paskudna pogoda. Troszkę te gołębie tutaj są w klatce tak troszkę wilgotne, bo pada już od dłuższego czasu mrzawka. Jest ciemno, szaro, ponuro. Ale gołębie były wypuszczone na oblot. Ładnie trenowały. Co prawda był atak jastrzębia. Uderzył w stado. Widzę, codziennie już mi odwiedza ten jastrząb. Posypało się parę piórek, ale gołębia nie złapał. Gdzieś musiał go tam lekko pazurem zahaczyć. Tak już myślę będzie codziennie. Hodowcy tutaj już pozamykali te gołębie. Praktycznie latają tylko moje, a tym bardziej jeżeli jest brzydka pogoda, no to chyba tylko moje latają. Jeżeli jest, jeszcze się tam trafi jakaś ładna pogoda, no to ktoś tam się, widzę, zdecyduje na wypuszczenie gołębi. No ale jest to normalne o tej porze roku, nie da się inaczej, żeby ominąć te ataki jastrzębia. Dobrze, że są już wylatane, to te gołębie sobie jakoś tam radzą w powietrzu, bez wielkiego, widzę, problemu. Coś tam złapie, no trudno. Na tym dziękuję. Paweł Kucharski.